Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. W piątek, 24 lipca, Polska pozostanie pod wpływem pogodnego wyżu z nad Podlasia. Układ ten z reguły zapewni nam pogodne niebo. Jedynie na krańcach południowych oddziałujący ciepły front atmosferyczny zapewni lokalne słabe opady deszczu i burze. Gdzieniegdzie słabo pokropi również na ziemi lubuskiej. Nasz kraj pozostanie w ciepłej masie powietrza pochodzenia polarnego. Ciśnienie atmosferyczne początkowo powinno wzrastać, ale w drugiej części dnia zacznie spadać. W Warszawie wyniesie w południe 1000 hektopaskali. Wiatr będzie słaby i bardzo słaby. Biometr niestety niekorzystny. Temperatura w granicach 22 stopni na północy, od 23 do 28 na południu, na zachodzie od 24 do 29, na wschodzie bardzo podobnie. W nadchodzących dniach czeka nas zmienna pogoda. Po okresach słonecznej aury przechodzące fronty atmosferyczne zapewnią nam niestety burzową pogodę. Teraz to wszystko, do usłyszenia.